Jako grypetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienie rent, czyli stałych płatności wnoszonych w stałej wysokości cyklicznie w ustalonym terminie. Zadanie przykładowe ma następującą treść. Bank udzielił klientowi kredytu o wartości 200 tysięcy złotych, który ma być spłacony stałymi płatnościami płatnymi na początku każdego okresu kwartalnego przez kolejne 4 lata. Roczna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja kwartalna. Pytanie brzmi, jaka jest wartość tej jednookresowej płatności, czyli raty kredytu wraz z odsetkami dla banku? Pytanie, ile inaczej mówiąc, wynosi rata, czyli renta jako stała płatność dokonywana na rzecz banku. My musimy zacząć od tego naszą analizę, że obowiązująca kapitalizacja ma charakter kwartalny. Co daje ta informacja? To, że roczną stopę procentową trzeba na pewno podzielić przez 4, żeby z rocznej stopy procentowej zrobić kwartalną. Dlaczego? Bo stopa roczna musi być uzgodniona z typem kapitalizacji, czyli wszystko robimy pod kapitalizację. Niewiadomą, tą, którą szukamy, jest renta. Ile należy wpłacać do banku, żeby spłacić kredyt, który został zaciągnięty na ustalony czas. Teraz wartość tego kredytu oznaczamy jako PVA z takim apostrofem, dlatego, że jest to obecna wartość już udzielonego kredytu, czyli na dzień dzisiejszy podstawa do płatności to 200 tysięcy złotych. Tyle udzielił nam bank kredytu i to jest to, co będzie nas interesowało. Jeśli chodzi o czas udzielonego kredytu, wiemy, że to jest czas 4 lat. Jeżeli wiemy, że kapitalizacja w zadaniu jest określona jako kwartalna, to okres 4 lat należy przeliczyć na liczbę kwartałów, żeby istniała zgodność z częstotliwością naliczania odsetek. A więc 4 lata możemy przeliczyć, że jeżeli w każdym roku występują 4 kwartały, to w ciągu 4 lat mamy 16 kwartałów. Tyle będzie kapitalizacji w naszym zadaniu. Jeżeli wiem, że stopa oprocentowanie roczne, rocznie naliczane wynosi 10%, to ja mogę wybrać już tylko odpowiedni wzór na obliczenie tej renty jako stałej płatności. Jeżeli teraz zobaczymy, że renta, czyli ta stała płatność, musi być liczona z tego wzoru. Pytanie dlaczego? No bo ja potrzebuję wzór, gdzie będzie wartość bieżąca tych rent i to jeszcze, co ważne, płatnych z góry, czyli ja już pierwszą ratę wnoszę na początku pierwszego kwartału. Czyli potrzebujemy PVA, ale z rentami płatnymi z góry, taki wariant, gdzie oczywiście jest element stopy procentowej, jak i liczby kapitalizacji. Gdy odpowiednio popodstawiamy zarówno wartość bieżącą tego zadłużenia, jak i oprocentowanie, ale już sprowadzone do kwartalnego, tutaj w mianowniku tak samo i w miejsce N wpiszemy 16 jako liczba kwartałów, jako liczba kapitalizacji, wychodzi nam wynik 14 tysięcy. Zostaje już 14 946 zł i 14 groszy. Wasz wynik może być ciut inny. Wszystko zależy, jakim sposobem liczymy i czy stosujemy zaokrąglenia. Na koniec możemy napisać przykładową interpretację, jaką wy zastosujecie, wasza sprawa. Ważne jest to, żeby ona była akceptowalna na uczelni. Moja interpretacja, taka wersja skrócona, brzmi: płatność stała powinna być w wysokości 14 946 zł i 14 groszy.
Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.